Cześć, witam was bardzo serdecznie. W bardzo gorącym momencie mnie zastaliście ze względu na to, że zaczynamy tam, gdzie żeśmy przerwali ostatnio. A Wiksa jest, jak widzicie, tutaj mocno nieprzeciętna. Atakują mnie wszyscy w tak ciasnej komnacie, ale udało mi się, duch gdzieś się wycofał. Pięknie! Bardzo ładnie, witam was serdecznie. Ja jestem Nitek, przed waszymi oczami Enter the Gungeon. Jesteśmy w trakcie rajdu na trzecią komnatę, albo drugą komnatę. I próbujemy wyswobodzić Linka! Tak, odwołanie do Legend of Zelda jest dość oczywiste. Nie wiem nawet, czy on ma Link, ale dla mnie to jest Link. Link NPC, który jest w stanie odblokować nam... Znaczy właściwie, no nie odblokować, ale pojawia się potem co jakiś czas w lochach. Mamy kluczyk do niego, pięknie! Znakomity początek odcinka! O kurka, jeszcze mnie zdmuchnęli, ale mam jeszcze 2 HP, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby klucz do celi wykorzystać, żeby przypadkiem, wiecie, gdybym zginął, żeby Link był odblokowany. Robimy to szybciutko, w 3 miga wręcz, bardzo ładnie. Dzięki za ratunek! Myślałem, że nigdy stąd się nie wydostanę. Może się jeszcze zobaczymy? Pewnie, że tak! Link pojawia się teraz, od teraz właściwie, będzie się pojawiał co jakiś czas w losowym pomieszczeniu, w losowym loszku. Będzie tam patrzył w swoją mapę, sfrustrowany tym, że za każdym razem jest zupełnie inny rozkład pomieszczeń. I za każdym razem będzie nas prosił o to samo, żebyśmy przyszli do niego, kiedy będziemy mieli skompletowaną naszą mapę. On sobie wtedy wyciąga, niczym uczniowie, kompletuje, spisując od nas rozkład pomieszczeń i nagradza nas randomową bronią. Bardzo fajny patent. Moi drodzy, co tu się przed chwilą działo, to nie macie pojęcia. Zadzwonił telefon. Wypiąłem kable niechcący stopą, spanikowany, że dzwoni mi telefon na nagraniu. I minęło parę godzin i nagrywam znowu, a tak naprawdę to taki lekka dziwna rzecz się zdarzyła. Wiecie, dzięki magii telewizji nie zauważyliście tego, ale faktycznie było tak, że miejsce na dysku mi się skończyło. W związku z tym całe, całusieńkie nagranie niezbyt fortunnego rana poszło się... W zapomnienie poszło, więc jedziemy jeszcze raz. Specjalnie dla niecierpliwych, którzy by chcieli, żebym zagrał inną postacią, gramy Marinem. Pokażę wam różnice między postaciami, chociaż nie są one takie aż nadzbyt widoczne na pierwszy rzut oka. Pomimo tego, że Marin nosi hełm i od sztycha na samym początku ma jednego armora, co jest symbolizowane właśnie tymże hełmem. W związku z tym no, mamy takie przody ze względu na to, że no, pilot, którego tak dziarsko oglądamy i mocno eksploatujemy, no tego armora po prostu nie ma. Jednocześnie od razu mówię, że tego Linka faktycznie odblokowałem w poprzednim ranie, dzięki czemu będziemy mieli teraz pana Linka co jakiś czas pojawiającego się w lochach, proszącego nas o skompletowanie mapy. Dość fajny patent ze względu na to, że będziemy dostawali wtedy bonusowe itemy. A jak wiadomo, im więcej lutu, tym po prostu Ferajna się cieszy. Wiem, że być może to mówiłem przed chwilą, ale w tym euforii, w tej walce z wolnym miejscem na twardym dysku, no, mam teraz takie, wiecie, lekkie déjà vu. No takie są niestety niespodzianki, czasami tak się wydarza. Kiedyś wam może o tym opowiem. Lecimy w każdym razie tym Marinsem, zobaczymy jak daleko nam pójdzie ten run tym razem. Ponadto, Marin oprócz tego armora, którego ma z defaulta, co powoduje, że jest no jakby większym koksem niż pilot, ma pistolet, który jest szybkostrzelny. Szybciej strzela niż defaultowa broń pilota, co nie oznacza, że jest bronią mocniejszą, bo właśnie tak wydaje mi się, feeling broni jest ostatecznie mniejszy od broni pilota. Zadajemy po prostu mniejszy damage. Nie umniejsza to faktycznie temu, że nadrabia to DPS-em generowanym przez szybkostrzelność, czyli jest mocno in plus. Roleczka oczywiście jest niezmieniona, no i w lewym dolnym rogu możecie się zorientować, że mamy też drop ammo. Drop ammo, który spowoduje, że w momencie, kiedy zużyjemy sobie ten item, spadnie na nas skrzyneczka z amunicją, dzięki czemu broń specjalna, czy też broń inna niż od defaultowej, będzie uzupełniona, a wszyscy będą wtedy suszyli zęby do monitora ze szczęścia, no bo wiadomo, że lepsza broń to lepsza broń. Zwłaszcza kiedy idziemy na bossa, mnóstwo ammo jak zawsze jest w cenie. Niecna dziura po lewej stronie, ominęliśmy ją dziarsko, nie wpadnąwszy do niej, więc bardzo spoko. Książeczka rozbyrkana, nie szukamy na razie jeszcze nic poza skrzynkami. Brązowa skrzynka, więc nawet nie będę jej próbował otwierać, zwłaszcza, że obecnie i tak nie mam wytrycha. Więc to jest taka... kwestia przyzwyczajenia do tych wytrychów pilota, ale tak jak mówiłem wam wcześniej, ten bonusowy run, który tam czasami uczęszczałem, przynoszący więcej lutu de facto tylko i wyłącznie,
przydawało się to, bo można było jeszcze tak, wiecie, rzutem na taśmę spróbować otworzyć jedną z tych dwóch kłódek. Tutaj natomiast nie będziemy szarżować i po prostu lepszą skrzyneczkę spróbujemy tym kluczykiem otworzyć. No zresztą i tak nie mamy łomu, więc, znaczy wytrychu właściwie, także no nie ma co tutaj próbować i podejmować jakichś specjalnych szaleń przy tych skrzynkach. Widzę, że zablokowane drzwiczki na dole pewnie się otworzy, jak polecimy w lewo. Prawdopodobnie odkryliśmy tym samym lokalizację skrzyneczki. Jak już wcześniej wspominałem, w Gungeonach nie ma jakiejś reguły. Pan kluczyk, tak jest, mamy kluczyk, bardzo znakomicie. Super, 3 klucze, wow, to nawet taki splendor i bogactwo nam się wygenerował. Można by nawet jeden pokusić się o zużycie na tą nieszczęsną brązową skrzynkę, ale rozwaliłem, więc już jej nie ma. Zostało tam natomiast pół serduszka, więc zawsze możemy wrócić się i zregenerować sobie punkty zdrowia. Poramy na razie przeciwników, którzy jakoś gromko wypadają. Jakiś taki run dość spopularyzowany, w sensie, że dość duża populacja przeciwników na jeden piksel kwadratowy. Okej, jest wygrzew, jest szybsze tempo, bardzo fajnie. To wam pokazywałem kiedyś, że można rolką tych glutki zgnieść. Pewnie działa to także na te zielone, czyli trujące. Natomiast trzeba uważać, żeby tą trucizną też się samemu nie zaorać. Lecimy w ciasty korytarzyk, bardzo proszę. Druid jeszcze nam został. Szybkie tempo. Pacing gry jest niesamowicie dobrze skonstruowany, na co się składa wiele czynników, o czym was zresztą już nie omieszkałem wspomnieć. Na przykład fakt, że defaultowa broń nie szuka sekretów. Ja wiem, że już o tym wspominałem pewnie kiedyś, ale być może ktoś dopiero teraz do nas dołączył. Mamy trującą strzelbę. Dobra broń potrafi ten negatywny status wrzucić na przeciwników, aczkolwiek nie na wszystkich, więc jest to dość mocno zdradliwa sprawa, ale warto próbować strzelić chociażby na bossa, żeby pasywnie damage mu schodził. No wiadomo, metodą prób i błędów ja też nie wszystko pamiętam, co jak na kogo oddziałuje, więc po prostu sprawdzam to strzelając do wszystkich. Zresztą o to w tej grze też chodzi. Nie widzieliśmy jeszcze sklepikarza, więc nie wiemy, co tam ma dzisiaj dla nas w inwentarzu, znaleźliśmy za to dość prędko bossa. Ruszymy jeszcze na północ, tutaj powinien być sklepikarz, może jeszcze nie w tej komnacie, ale rychło pewnie już będzie. Widziałem nawet kątem oka, że następne pomieszczenie to właśnie nasz sklepikarz. I zerkniemy, co on tam ma dla nas, chociaż nie jestem specjalnie niczym zainteresowany. Mamy dużo ammo, mamy pełne zdrowie, bo nikt nawet mnie nie zaorał. Mamy rubinową bransoletę. Kupimy sobie. Odrzucana broń eksploduje. Gdybym pamiętał, co to było, nie połasiłbym się. Odrzucana broń eksploduje, co znaczy, że trzeba by było wyrzucać broń gdzieś w trakcie walki, co jest dość mocno niekorzystne ze względu na to, że trzeba mieć rachitycznie rozstawione palce wokół dłoni swojej i trzeba pochytać większą klawiszologię. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak się broń wyrzuca. Dopiero jakbym utylizował sprzedaż pukawek panu, który siedzi czasami w dziurze przy sklepikarzu, to bym sobie to przypomniał. Bliźniacze kule. Zgodnie z zasadą, którą wam ostatnio omawiałem, a może omawiałem wam na tym nagraniu, które niestety nie istnieje, warto strzelać do jednych z tych bliźniaków więcej niż do drugiego, z zachowaniem mniej więcej połowy paska zdrowia tego delikwenta. Ze względu na to, że kiedy już zabijecie tego drugiego, to ten pasek po prostu odnowi się mniej więcej do jego połowy. W związku z tym, no nie ma co orać po prostu z nastawieniem na śmierć jakąś tam wyrównaną obu delikwentów, bo i tak jeden z nich będzie miał to HP odnowione, więc uważajcie, co robicie, warto baczać, warto tam kątem oka zerkać, bo jak widzicie, zabiliśmy chłopca, no i dziewczę troszkę się zdrażniło, że brata już w chwili obecnej nie ma. Na szczęście, jak widzicie, zadziałało na nich status negatywny, czyli trucizna, i pasywnie damage jej zadajemy, co mnie oczywiście cieszy fest. Dostaliśmy też kulkę, więc niestety się nie liczy. Dostaliśmy kulkę w międzyczasie, ktoś nas tam postrzelił. Straciliśmy hełm, który teraz odzyskaliśmy. Czerwony kamień Guanu, lepsza uniki, czyli taki boost pasywny do naszych skoków. Bardzo fajnie, prawdopodobnie jeszcze zajmuje broń, właściwie kule przeciwnika, które lecą w naszą stronę, są też czyszczone. Jesteśmy we właściwym lochu Giver. Jak pamiętacie, odblokowaliśmy mechanika. Do mechanika warto wpaść, dość dosłownie, bo trzeba zejść do szybu. Kiedy mechanik jest, widzicie ten żółty trójkąt, który jest na szybie, trzeba do jego mościa zagadać i zobaczyć, co on tam chce. Potrzebuję na bojowej windy, zostawiam za sobą mnóstwo gruzu, muszę go jakoś usunąć z szybu. Potrzebuję 3 ślepaków. Mamy 2. Istnieje realna szansa, że udałoby nam się go nawet przynieść, gdyby tylko nam zdropił teraz ślepak. Ewentualnie chcielibyśmy dotrwać bez użycia ślepaka do sklepikarza i taki temat sprzedać panu w windzie. Dzięki temu będziemy mieli możliwe, że dopiero połowę tego, co trzeba mu przynieść, bo czasami ma po prostu podwójne żądania i wymaga od nas tych itemów 2 razy więcej, ale będziemy już mieli pierwsze kroki
wykonane do odblokowania skrótu, z którego no, de facto i tak nie będę korzystał, ale warto sobie to odblokować, być może kiedyś wam się zachce zrobić jakiś szybszy run czy coś w ten deseń, wtedy ten skrót będzie stał dla was już otworem. Lecimy dalej, na pełnym zdrowiu, pełne HP, staramy się nie używać tepaków, zdetonujemy beczki, bo tam siedzi booster, czyli czarodziej boostujący HP naszych przeciwników, co widzieliście oczywiście symbolizowane przez zieloną strzałkę nad piękniejszymi głowami. To co teraz się dzieje to oczywiście trucie. Trucie w bucie, jak też zwrócicie uwagę, kiedy strzały przeciwnika stykają się z nabojem, który dookoła nas krąży, może to nie wygląda do końca jak nabój, są zerowane, więc to jest taki mini ślepak, nawet nie obszarowy, tylko per jedna kulka, która leci w naszą stronę. Mamy odblokowanego sklepikarza, na razie do niego nie zmierzamy, lecimy jeszcze na północ, zobaczyć co też się tutaj chowa. Dość ciekawy układ pomieszczenia, można pospychać niektórych delikwentów ślepakiem do dziury, no nie, jako że nie korzystamy ze ślepaka, chcąc odblokować sobie co nieco, pyk, skaczemy po prostu i wróciliśmy się do wyjścia, no nic, warto było, bo troszkę hajsu zawsze wpada, także pamiętajcie i miejcie to też na względzie, że jeżeli nawet macie, znaczy jeżeli chcielibyście mieć więcej lutu, plądrujcie do końca, a jeżeli będziecie już mocno wyekwipowani, po prostu sobie darujcie i albo lećcie na bossa, albo po prostu lećcie na bossa, bo właściwie tu innego kierunku obrać nie można. Także pamiętajcie o tym, nie traćcie czasu, bo ryzyko porażki jest dość duże. Jeżeli będziecie odpowiednio zgirowani i będziecie uważali, że już wam starczy, nie traćcie czasu na łażenie gdzieś tutaj po kątach. Dobrze, lecimy na dół. Co prawda zawsze może być troszkę lepiej, bo nie wiadomo kiedy jakiś randomowy loot drupnie skill rooma, w którym wyczyścicie przeciwników, także no, ryzyko tak należy do was, ale pamiętajcie moje słowa. Szybko ramy jeszcze te kule. Szybciutko, bardzo ładnie nam to schodzi. Kula, która zjada inne kule, działa też przaśnie, więc jest całkiem spoko. Moi drodzy, zapraszam was na chwilę przerwy i lecimy zaraz dalej z koksem. Witam po przerwie, kontynuujemy naszą eksplorację komnaty, w której dość dobrze nam idzie, nawet jakoś specjalnie nie jesteśmy dotykani kulami przeciwnika, chociaż kask żeśmy zdążyli zgubić. Pewnie dziwicie się co widzicie na ekranie, ci co dołączyli teraz, a znają już moją stylowe rozgrywki, prowadzoną głównie pilotem. Otóż w ramach pokuty i faktu ucięcia kawałka stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie zagranie Marinem. Mam nadzieję tylko, że na tamtym kawałkiem Marinem owym też nie grałem i teraz nie gadam głupot. Jest Muncher. Muncher to bestia, gdzie zrzucając do jej paszczy można dostać nowy pistolet. Deal jest trochę słaby, bo trzeba wrzucić dwa, dostajemy jeden. Z czego losowo, jeżeli będziecie wrzucać mu do gęby cokolwiek macie pod ręką, dostaniecie itemy, o których... No, które mogą was zdziwić, ja tam zawsze się boję na przykład, że łuk mi wypadnie. Natomiast możecie zerknąć ewentualnie na Wikipedię, co jest, wiecie... No, niby prawdziwy ganginiży tam nie zaglądają, bo tam ganginiży. No bo to trochę siara tam, wiecie, przy znajomych zaglądać do solucji. W każdym razie nie krępujcie się, tak czy siak nie przejmujcie się tym. Jeżeli was interesują receptury na otrzymanie konkretnych pukawek, trzeba akurat tam zajrzeć, bo inaczej metodą prób i błędów prawdopodobnie nigdy się tego nie nauczycie. Chyba, że będziecie to wrzucać cały czas to samo i faktycznie pamięciowa będzie ostra. Dobrze, moi drodzy, potrzebowałem ślepaka. Ślepaka, o jest ślepak. Ślepak kupimy sobie za 24 hajsu. Mrówki, giwerówki akurat nie, chociaż ją lubię. Moglibyśmy kupić armor, ale mnie już nie stać. Natomiast chciałem zakupić ślepaka, bo potrzebował go od nas pan w szybie. W sensie... w szybie windy, nie takiej, wiecie, w oknie. Dzięki czemu będziemy coraz bliżej do odblokowania skrótu, on pewnie tam jakieś będziemy teraz kosmiczne żądania ode mnie, ale ślepaki mu zrzucimy. Co prawda nie będę miał ich teraz na bossa, ale trudno. 120 hajsu i 3 klucze. No, 3 klucze już mam, ale on niestety nie bierze połówki i trzeba teraz w następnej kolejności przynieść mu te 120 hajsu. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę i szybko uda nam się z tym problemem uporać. Idziemy w takim razie na bossa. Wcześniej żeśmy też mijali kryptę, ale krypty nie robimy, bo po prostu prężnie lecimy do przodu z założeniem, że idziemy najdalej jak się da, odblokowując co się da, a najbardziej zależy nam oczywiście na gromadzie rześkich NPC-ów, których byśmy chcieli mieć w wyłomie, żeby mieć więcej możliwości odblokowanych. Ale wiadomo, że w randomowo generowanych gierkach proceduralnie zestawionych ze sobą ciężko przewidzieć, co nam los przyniesie i trzeba po prostu próbować temat ogarnąć w ciemno. Co akurat lubimy? Chyba będzie boss? Chyba jeszcze nie. Jakoś tak dziwnie długo się nagle zrobiło w tych lochach.
Ale trudno, jedziemy. Troszkę trucizny nawrzucałem. To nie są przeciwnicy jacyś bardzo skomplikowani, więc ciśniemy ich z giwery podstawowej. Giwera podstawowa Marina faktycznie ma przewagę nad tą pilota swoją szybkostrzelnością. Jest to bez mała uproszczenie w stosunku do tego, co u pilota się wyczynia. Chociaż nie jest to już jakieś tam odczuwalne i nie jest to na pewno easy mode. Ale jak wieść górna niesie, pilot jest najtrudniejszą postacią do opanowania, więc dlatego go też między innymi próbuję zmasterować. Ale zaraz nawet nie zmasteruję Marina ze względu na to, iż mam tylko pół HP. I zaorałem jakieś takie nie wiadomo co leszcze straszne. Granatnik. Co tutaj się zrobiło? Można złożyć w ofierze broń. Co byśmy mogli złożyć? Granatnik. Nic. Kurczę, ale myśmy jeszcze żadnej skrzynki nie otworzyli, nie? Granatnik jest dobrą bronią, zwłaszcza na bossów, bo po prostu ma dobry damage. To jest oczywiste, bo to granatnik. Granatnik twoim przyjacielem jest w każdej grze. No, może nie w każdej, bo czasami można samo zaoranie dostąpić ze strony granatnika. To już nie jest tak korzystne, ale no wiadomo, że popłoch wśród przeciwników można wywołać dość gromki. Okej, tutaj na pewno będzie skrzynka. Dla pewności, żeby ewentualnie spróbować skrzynkę zdobyć, kupimy sobie ten pancerz. Co prawda lepiej by go było mieć na bossa, ale coś czuję, że śmierć może się czaić w najbliższej komnacie. Także spróbujmy. A, tutaj będzie jazda i fest. Zwłaszcza, że ja bez tych ślepaków, ale spróbujemy ogarnąć ich granatami, bo jak widzicie, obszarowe wybuchy robią robotę. Na bossów oczywiście też. Właśnie się prawie wysadziłem skrzynką, ale mam nadzieję, że akurat mrugaliście oczami i nie weszło wam to i nie utrwaliło wam się to w głowie. Dobrze. Super, wszystko zaorane, znakomicie. Lecimy kawałeczek dalej. O kurczak. Dobra, jeszcze raz ten granatnik. Tutaj za pomocą siły odrzutu i generalnie damage'u, który generuje, postaramy się ich powpychać do dziury. Mam wrażenie, że jeszcze ktoś się tu zrespi. Nie. Jest skrzynka. Ciekawe. Sprawdzamy, czy od ducha. Stuku puk. Puk puk. Wieczko swe uchyl, jeśli jesteś mimikiem. Chyba nie jest. Otwieramy. I dostaliśmy kratę na browar. Syntezator amunicji. Szansa na otrzymanie amunicji chyba za każdy kill. Dobra, nawet nie wiem, czy sprawdzimy, jak to działa, bo jest ostro troszkę. Jest mocno nie po mojej myśli, szczerze mówiąc. Ale do odważnych świat należy. Czerwona skrzynka, czy oddycha? Stuku puku. Puk puk. Panie mimiku, mrugnij do mnie ochoczo, jeśli jesteś mimikiem. Nie mruga. Pomarańczowy kamień Guon, gorąca skała. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co właśnie dostałem. Posiłkujmy się księgą. Zawsze sięgajcie do księgi, jeśli nie wiecie, o co chodzi. Atakuje wrogów. Kiedyś pomarańczowy kamień Guon zwiększał obrażenie zadawane przez właściciela. Ale na przestrzeni lat erodował z jego rdzenia... Pobłażliwit? Dziś kamień osobiście rzuca się na przeciwników. Okej, okay. Dobra, story dobre. No to okej, okay. Będziemy mieli coś agresywnego. 13. Nieszczęsne dwa klucze. Bardzo srogi temat. Wjeżdżamy z granatnikiem Amukonda. Amukonda nie jest dobrze. Może oznaczać to mój rychły koniec. Ale zobaczymy, nie poddawamy się. O, dobra, dostałem. Mamy pół HP. Mamy pół HP. Pół HP. Pusty. Pusto w kabzie. O kurka. Chwila skupienia. Nie, zjada go. Zboostował się. Najgorzej. Najgorzej. Czemu ten nabój go nie atakuje? Czemu ten nabój go nie atakuje? Dlaczego mam naboje, które go nie atakują, a mimo tego, że mają w opisie wpisane, że atakują? Zatrułem mu booster. Ciekawe, czy damy radę. On tam coś strzela, ale te kuleczki takie... To ledwo widoczne w ogóle. Amukonda się śmieje, widząc te jego kuleczki. Kurczaki, nie udało się. Nie udało się. Los spotkał mnie słaby. Amukonda. Szybki restart. Jeszcze jedna partia Marincem. Jestem mu to dłużny ze względu na to, że nigdy członiem nie gram. Także sprawdźmy, może teraz będzie lepiej. Okej.
No, widzę, że tutaj już od razu z grubej rury prawie już dostałem, prawie już miałem nadusić restart. Nie naduszajcie restartu. Nie no, naduszajcie, oczywiście, że naduszajcie. To wasza stylowa rozgrywka. Czasami jest po prostu wstyd zaczynać rozgrywkę, że wchodzę do pierwszego pomieszczenia i już jestem nieżywy. Ale przyznać się wam muszę, że grając w Rogue Legacy, to taki stary temat. To jest jeszcze starszy rogal, który taki był bardziej castle crawlerem ze względu na to, że chodziliśmy po zamku, plądrowaliśmy go, on też był proceduralnie się zestawiał, w związku z tym byliśmy co rusz zaskakiwani nowymi elementami rozgrywki. W Rogue Legacy, nie tak jak w Enter the Gungeon, zabawa przebiegała jak w standardowej platformówce 2D. Widz polegał na tym, że zastosowano tam dość ciekawy mechanizm, co sprawdziło się na dłuższą metę. Tak z perspektywy czasu to było fest niewykorzystany potencjał na przyszłość. Natomiast w Rogue Legacy, kiedy umieraliśmy, oczywiście było tam drzewko skilli, które się przenosiło z rozgrywki na rozgrywkę, więc były też jakieś unlocki. Trzeba było oczywiście umrzeć z dość pokaźną kabzą, żeby tam coś sobie odblokować. W Rogue Legacy był zastosowany taki patent, że za każdym razem, kiedy umieraliśmy, wcielaliśmy się w naszego potomka. Nasz potomek miał cechy dziedziczone. Na przykład okazywało się, że gramy daltonistą i widzieliśmy na czarno-biało, że byliśmy krótkowzroczni albo dalekowzroczni, w związku z czym mieliśmy ograniczone pole widzenia, albo że byliśmy nadzwyczajnie chudzi, co się oznaczało, że jak sprite się obraca, to była to akurat kosmetyczna rzecz. Bardzo fajny patent w tym Rogue Legacy był zastosowany. I powiem wam, że całą grę, jak już przyszedłem, zajęło mi to bez mała 25 godzin. I zginąłem w niej tyle, ile dni kalendarzowych jest w roku, bo 365 razy, to zacząłem grać New Game Plus, bo... No bo stwierdziłem, że jestem hojrak, no to rzucimy się na New Game Plus, pokonamy wszystkich bossów, będzie fest, spoko, gipka, imprezka. Natomiast co się okazało, włączyłem to New Game Plus i w przeciwieństwie do tego, że w Dark Soulsach też jest na przykład New Game Plus, to w Rogue Legacy, jak wlazłem do pierwszej komnaty w New Game Plus, jak zostałem baty, to była tak sroga porażka, że dosłownie praktycznie nie wiedziałem, co się dzieje i od tamtej pory do gry niestety już nie wróciłem. Ale bawiłem się przy niej przednio, w związku z tym, jeżeli lubicie takie tematy rogalowe, za Rogue Legacy możecie się gipko chwytać, bo temat jest przedni. Ciekawy, nie znudzi się w ogóle. I dość duże wyzwanie też dawał. Mechanika była uników, więc możecie robić uniki między tymi przeciwnikami. Co prawda nie tak jak w Enter the Gungeon, bo jednak rzut 2D swoje robi, ale zaorane było to na tyle gipko, że spędziłem w tym masę czasu i bawiłem się naprawdę przednio, więc... Miejcie to na względzie kiedyś, kiedy będziecie szukali w co pograć, a lubicie tematy, które są losowe i za każdym razem poniekąd szyją własną historię i waszą historię właściwie. Miejcie na względzie Rogue Legacy, bo nawet z perspektywy czasu uważam, że warto, chociaż graficznie nie jest to Enter the Gungeon, tylko bardziej takie... widoczniejsze piksele, natomiast miodna sprawa, dobre okładanie przeciwników, przede wszystkim dobre wyzwanie, nie traci tożsamości w trakcie rozgrywki, zaskakuje tymi miksami tych dziwnych cech naszych podopiecznych, naprawdę warty temat, zwłaszcza, że pewnie jakieś tam nie trzeba obecnie wydawać specjalnie wysokiego pieniądza na to, czy dużego pieniądza. Także miejcie to na względzie, my tu znaleźliśmy przy okazji bossa. Brakuje nam jeszcze jednej skrzyneczki. Tutaj wywróciliśmy chlebek, boże nie chlebek, tylko stolik z serkiem. Wchodzimy jeszcze prawdopodobnie do dość przepasnej komnaty. O, nawet nie jest przepasna, przeciwników nie jest jakoś specjalnie dużo. Myślę, że jeszcze możemy sobie na nich pozwolić. Szybko sprawdzić, co następna komnata kryje. Skrzyneczkę niebieską. Ale to, co jest w skrzyneczce, to już będzie następnym razem. Ja jestem Nitek, to było Enter the Gungeon. Widzimy się, kiedy się widzimy. Adieu!